I nagrywamy już, Darku, więc pracujemy dzisiaj dla Justynki z Justynką i prośba do Ciebie, żebyś nawiązał kontakt z częścią subtelną Justyny i dał mi znać. Wiesz. Powiedz mi, jak ją widzisz? Ściśniętą, ale nie w sensie, że przestrzeń ją ściska, tylko tak jakby czuła się ściśnięta i jest taka gra energii w niej, czy komórek. One się rozpalają i gasną. Jakby to wygląda trochę jakby się takie skrzenie mrozu w nocy przy księżycu, że takie te drobiny jej właśnie komórek zapalają się, ale coś je gasi. I jak ta jedna zgaśnie, to obok się zapala, znowu jest wygaszana i to takie jest dość ładnie wygląda to. Ale w odczuciu nie jest dobrze. Tak jest pod sercem ściśnięta, w brzuchu ściśnięta, w głowie ściśnięta. W takich właśnie tych miejscach, gdzie ciało się za... na przykład szyja, czy tutaj właśnie jak są te miejsca, gdzie ciało jest takie ukształtowane, to tam najczęściej właśnie jest bardzo duży ścisk. No i to też jest taki wygląd, tak jakby, znaczy w odczuciu też jest bardzo dużo lęku, takiego niepokoju, paniki, niepewności też mimo wszystko, ale też jakby chciała właśnie ta radość się przebić, ale i takie szczęście, ale właśnie takie te wygaszanie tego powoduje, że to jest takie na niewłaściwym poziomie. Tak jakby nie mogło się, to znaczy to jest coś takiego, jakby to było i nie było, na przykład radość, bo jak ona się zapali, no to na jasno, no to wtedy jest takie pozytywne odczucie, które natychmiast jakby gaśnie, ale jakby to odczucie przez chwilę zostaje, jest takie poczucie różnych stanów, które są i nie są, bo są przez bardzo krótki czas i no i później jak to jest wygaszane, no to pojawia się drugie odczucie, na przykład taka forma lęku, i która znowu ginie, bo znowu się coś tam porozpala i jest takie no rozchwianie. Powiedz no mi, i ten ścisk taki. Powiedz mi, czy część subtelna przypomina część fizyczną? Trochę tak. Na pewno dłuższe włosy, takie coś w rodzaju blondu, z warkoczem długim, przerzuconym tu przez ramię. W takiej dość ładnej sukni, która też skrzy, tak jak cała reszta jej. Justyna cię widzi? Tak. Zapytaj Justynę. Czy zgadza się na pracę dzisiaj z nią i dla niej? Tak. Zapytaj, czy jest coś, co chciałaby zmienić? Chciałaby, żeby rzeczy potrafiła doprowadzić do końca. Jakby czuła, że różne sytuacje kończą się szybciej niż ona by chciała, a pokończą się przed tym, jakby się mogły wypełnić. Poproś część subtelną, żeby przybliżyła się do części fizycznej. I zapytaj, czy jest coś, co ją niepokoi w fizyczności. Tak. Co?
układ odpornościowy i układ hormonalny. Pozwolisz mi z Justyną porozmawiać? Ona wraca do swojej przestrzeni. Pozwolisz mi z nią porozmawiać? Tak. Justyna? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz? Poddenerwowana czuję się. Wiesz, jak usunąć to poddenerwowanie? Minie. Minie. Tak, bo ono jest spowodowane naszym spotkaniem. Ale wie, że to część fizyczna nas zaprosiła. Tak. Aha, bo ma kilka spraw, które chciałaby sprawdzić, być może zmienić pewne rzeczy. Zwróciłaś uwagę na sprawy fizyczności. To też jest jakaś wskazówka dla twojego ciała fizycznego. Powiedz mi, Justyno, czy ta suknia, którą masz, to jest twoja energia? Chcę ją mieć. A chcesz ją mieć? Czy ktoś ci ją podarował? Tak. Pamiętasz kto? Pamiętam. Kto? Pamiętasz? Możesz mi powiedzieć, kto ci podarował? Nie możesz powiedzieć, Justyno? Mogę, ale nie chcę. Nie chcesz. Dobrze, to nie mów. A pamiętasz, kiedy ta suknia została podarowana? Mi, czy to ty zaplotłeś ten warkocz, swój warkocz? Czy są rzeczy, na które nie chcesz odpowiadać? Justyno? Powiedz mi, dlaczego potrzebuje twoje ciało fizyczne, potrzebuje tak dużo snu? Po 10 godzin śpi. Czy jest tego jakaś przyczyna? Justyno, słyszysz mnie? Rozłącz się, Justyno. Darku, rozłącz się i wróć do swojego oddechu. Darek, jesteś? Tak. Jak się czujesz? Dobrze. A powiedz mi, dlaczego Justyna przestała odpowiadać? Bo się zaczęła czuć nieswojo. Tak. Uciekło mi słowo. Niekomfortowo? Też tak. Choć, tak jakby właśnie. Poczuła się tak nachalność pytań, w sensie dlaczego to, dlaczego tamto, to, ale też to wynikało bardziej z tego, z jakiegoś takiego punktu jakichś takich odczuć, że ktoś właśnie zwraca uwagę na jakieś rzeczy, które, o których ona może nie chce mówić. W ogóle jest tak, że w niej jest poczucie takie, że nawet w stosunku do siebie, że za dużo chce sama wiedzieć, za dużo kombinuje, jakby za dużo myśli, za dużo chce wiedzieć, a lepiej o niektórych sprawach nie wiedzieć. Jakby czuła, że
Większa ilość odpowiedzi spowoduje powstanie jeszcze większej ilości pytań. I jakby czuję, że to wtedy po prostu sprawi, że jej koncentracja i uwaga zostanie rozproszona na wiele jakby czynników i jeszcze bardziej jakby no osłabi ją, jej energetykę. Czy w ogóle jej możliwości. Ona jakby cały czas faktycznie chciała dokończyć coś. Miała kolejną szansę dokończenia czegoś, czy doprowadzenia spraw do końca. I boi się, że to znowu się jej nie uda. Dobrze. Zapytaj, czy jest przyczyna ezoteryczna tego długiego spania, minimum 10 godzin. Tak, ta wymiana energii i to zapalenie i wygaszanie to jest głównym przyczynkiem do tego, bo gdyby mogła utrzymać energię na jednym poziomie, no to w pewnym sensie kosztowałoby ją też to jakiś wysiłek, ale to, że to się zapala i gaśnie, czyli ona tak naprawdę nie ma jak utrzymać, tylko cały czas musi, czy chce generować takie częstotliwości, które by jej tam pomogły w jakiś sposób funkcjonować, kosztuje ją więcej wysiłku. I równocześnie też ciało tak reaguje i właśnie pewne jakby procesy w jej ciele też są jakby nadwyrężone w takim większym natężeniu, które no, osłabiają cały organizm. Justyna fizyczność powiedziała, że ustawiła sobie całe życie, żeby się wysypiać. Poproszę, żeby nam pokazała przestrzeń, zanim zeszła jako Justyna, do przestrzeni międzywcieleniowej. Idziemy. Powiedz mi, jakie tam warunki energetyczne były. Taki szuka punktów takich zwrotnych w życiu, do których jakby chcę dążyć, ale też w jakiś sposób chcę je zapamiętać, żeby je później rozpoznać jako forma znaku, który już w fizyczności pozbawionej jakby pamięci tego poprzez odczucie potrafiła za tym podążyć. Właściwie podjąć decyzję. I ma też świadomość pewnych takich blokad czy przeszkadzaczek, które będą starały się jej to uniemożliwić. Więc ona szuka takich punktów, stara się wytworzyć jakieś odczucie, które później jako forma znaku dla siebie samej pojawi się w tym punkcie, który jeśli inne, bo tutaj jeszcze jest kwestia tego, że ona nie ma pewności, czy te wszystkie punkty zwrotne wydarzą się, no bo wystarczy zaburzyć jeden punkt, żeby później ta cała taka siatka tych punktów się nie rozsypała, bo wystarczy jeden punkt ominąć, żeby później było trudniej odnaleźć kolejne punkty. One mogą się pojawić, ale już wydaje się, że ona ma świadomość, że będzie to dużo trudniejsze. Zapytaj, dlaczego tak ważne są te punkty zwrotne? Żeby mogła przeżyć życie od początku do końca, tak jak by chciała, a nie tak jak na przykład inni chcą, albo zrobić coś w pewnym sensie wbrew sobie, albo właśnie okoliczności, sytuacje, żeby chciały wpływać na nią. Chciałaby po prostu w zgodzie z sobą przeżyć to życie od początku do końca. Zapytaj, czy ma wpływ na wybór ciała rodziców? Bardzo
ograniczony, ale ma trzy opcje do wyboru. Okej. I z tych trzech opcji wybiera. Zapytaj Justynę, czy jeszcze w tej przestrzeni międzywcieleniowej czuje w sobie jakieś blokady? No na pewno bardzo dużo niepokoju, lęków, takiego stresu, takiej paniki, niepewności. Właśnie w związku z tym chyba nie jest pewna, czy jej się to uda. I to zaangażowanie powoduje właśnie też takie napięcie w niej. Powiedz mi, Darku, czy jest Justyna sama, czy ktoś jej towarzyszy? Chwilami jest sama. Jak patrzy na te punkty i chce je zapamiętać, to sama jest. Ale wcześniej i później jest mężczyzna, który po już jakby, kiedy już przychodzi, kończąc tą jej zabawę, mówiąc jej, czy sugerując, czy dając jej sposób taki niebezpośredni znak, że to już wystarczy, już to co zobaczyła, jest wystarczające. Zabiera ją, dając jej suknię, ładnie złożoną tak w kostkę jakby. I tu jest poczucie, że za każdym razem, za każdym nowym życiem dostaje nową taką suknię. Chociaż z drugiej strony wydaje się, że ona jest używana, ale bardzo ładnie odnowiona, ale jest poczucie, że ona była już używana. Ale była używana przez Justynę? Nie, ona zostaje za każdym razem inną. Okej. Dobrze, wracamy do tu i teraz. Powiedz mi jeszcze, porównując ciało subtelne i ciało fizyczne, w jakim stopniu ciało subtelne zasila fizyczność? Maksymalnie w 30%, czasem mniej. Ono ma problem, żeby zasilić, bo cały czas jakby próbuje utrzymać w sobie pewien poziom energii, co jest właśnie trudne. To co na początku wspominałem o tym zapalaniu, wygaszaniu, to jest kosztuje ją dużo tam energii. Dobrze. Sprawdźmy ostatnie półtora miesiąca do wczoraj. Pokaż mi, jak energetycznie Justyna. No, różnie jest. Generalnie ten proces cały czas jest bardzo podobny. Tyle, że natężenie zmienia się. Wydaje się, że też w zależności od dnia, w zależności od myśli, od stanu emocjonalnego, chociaż z drugiej strony to też stan jej tutaj energetyczny niekiedy wpływa na jej stan emocjonalny również. Jest podobnie, choć właśnie są, patrząc na każdy dzień, są pewne różnice. Justyna powiedziała mi, że przez te półtora miesiąca właśnie czuła się fantastycznie. Powiedziała mi, że nie miała pecha. Nie było dziwnych wydarzeń, co czuła się doskonale. Ale jeszcze wcześniej, przed tym okresem, sporo nad sobą pracowała i chciałabym, żebyś się przyjrzał tej pracy. Dużo tam czyszczenia, takiego własnego, dużo medytacji, dużo własnych podróży. Spójrz, co tam się działo i czy była sama. Tak, była sama, choć ta przestrzeń jakby ją trzymała ją w tamtym miejscu. Ale tak, była sama. Zobacz,
bo Justyna mocno pracowała nad tym, żeby usunąć wszystkie implanty, żeby usunąć programy, żeby usunąć wszystkie umowy. Poprosił Justynę, żeby sprawdziła, czy to jej się udało. Nie, ona ma sama wrażenie, że jest tak jakby też część fizyczna właśnie chciała znowu wiedzieć za dużo, szukać za dużo i nie wiedząc o wszystkim, jakby rozprasza się. I nie wiem, jak to powiedzieć, że z poziomu fizycznego tutaj ta jej część ma poczucie, że często nie trafia, ale tworzy sobie jakby takie poczucie czy iluzję tego, że ta równowaga jest, ale tutaj jakby w tej części jest poczucie, że nie wszystko jest dobrze. Okej. A pytaj, czy teraz pokaże nam, kiedy po raz pierwszy dostała suknię? Nie chcę odpowiedzieć na to. Nie, poczuję tylko taką narastającą złość. Dobrze. A zapytaj ją, czy było kiedyś takie doświadczenie życiowe, w którym dokończyła wszystkie rzeczy, które chciała dokończyć. No, tak, wydaje się, że często tak było. A pokaże nam takie wcielenie, w którym tak było i to się skończyło, później nie mogła dokończyć rzeczy. Widać to. Tak śmiesznie to widać. Jako taki punkt, gdzie te wspomnienia są. Choć chcę to jakby blokować, czy jakieś ma emocje do tego. Okej. To wracamy do tu i teraz i zapytaj Justynę, dlaczego jej ciało fizyczne, czy jest jakaś przyczyna ezoteryczna tego, że ciągle, bo odkąd pamięta, leci w jej głowie muzyka? Uśmiecham się, bo też jest, mi leciała od samego początku muzyka sesji, ale tam wygląda też na to, że ona w jednym z wyć śpiewała razem ze swoim mężem. Takie piękne duety tworzyli, bardzo ładnie śpiewali, chodzi o kapelę, ale bardzo im to ładnie wychodziło, na głosy śpiewali, bardzo się jakby przenikały, tak ładnie harmonizowały ich głosy. Bardzo często śpiewali. Pokażę nam tamto życie? A właśnie to jest chyba też to życie, które tam się pokazuje, do którego ona tak nie szczególnie chce iść. Tam faktycznie trudne były chwile dla niej. To niech sprawdzi w takim razie, czy z tamtym mężem, którym śpiewała kapella, czy miała później jakieś wspólne życia? Takie niespełnione, niepodokończane. Najczęściej dużo było takich odejść w sensie przedwczesnej śmierci. Mąż najczęściej odchodził zbyt szybko i to się tak urywało. Takie czuła właśnie niespełnienie, że jak to, że jeszcze przez tyle przed nimi miało być i bum i koniec. Ile razem
jak ile razem inkarnowali do dzisiaj? 28 razy. Czytam. I jeszcze był jeden mężczyzna. Który również się często pojawiał, tak około 15 razy. Który się zawsze z reguły pojawiał jako drugi. Jak mąż odszedł, tamten co przedwcześnie, to on się potrafił pojawić, albo pojawiał się no, zawsze właśnie później w jej życiu. Dobrze. Wracamy do tu i teraz i zapytaj Justynę, czy w tym życiu któryś z nich się pojawił. Tak, ten drugi. Ten drugi. Kim jest dla niej dzisiaj? Dalej jest bliski jej, ale też właśnie jest takie w niej poczucie taka, nie wiem, jak to powiedzieć, obawa czy niepewność. No, czy to będzie trwało. Ale to jest wynik właśnie takich wcześniejszych doświadczeń, kiedy no właśnie ta niepewność powstała właśnie z powodu doświadczeń takich, że się coś kończyło, bo czy mąż, czy tamten drugi mężczyzna, jak on się pojawiał, to zawsze coś się też potrafiło zadziać takiego, że nie dojechali jakby do końca. Okej. Wróćmy jeszcze teraz do tej muzyki. Poproś Justynę, żeby sprawdziła, czy jest coś w jej głowie albo być może w innej części ciała, co wspiera lub wzmacnia to, utrzymuje tą muzykę w jej głowie. Tak. Co to jest? Jest taki mały rezonator, który jakby ładuje się, czy absorbuje pewne dźwięki z otoczenia, a później je jakby uwalnia. Jest to w głowie? W głowie. Zapytaj Justynę, czy pamięta, kiedy dostała ten rezonator? Nie. Ale wydaje się, też ukrywa pewne rzeczy, bo oprócz dźwięków też inne rzeczy potrafi później też uwalniać, które mogą tworzyć pewnego rodzaju schematy, czy pewnego rodzaju powtarzalność, która się właśnie pojawia w jej życiu. Poproś, zapytaj Justynę, czy ona chce mieć ten rezonator. Nie. Niech jeszcze dotykając ten rezonator sprawdzi, kto jej to włożył. Nie wie tego. Nie wie. Dotyka rezonator? Może tak, odkodować informacje. On drga tak jak jakiś metal, który no, wybrzmiewa cały czas częstotliwością. Czy częstotliwościami takimi. Jakby powinien wybrzmiewać jednym dźwiękiem, a jest tam nałożone dużo więcej. Poprosił Justynę, żeby sprawdziła, czy ten drugi mężczyzna, który się też pojawił w tym życiu, czy on też ma taki rezonator. Ma w głowie jakiś element, który trochę przypomina, ale też jest jakby, nie wiem, czy do niego dostrojony. Znaczy, nie jest identyczny, nie jest dokładnie taki sam.
Dobrze. Justyna powiedziała, że nie chce zatrzymać tego rezonatora. Wie, jak go usunąć? Tak. To niech to zrobi. Ale niko jeszcze nie neutralizuje i wyrzuca, tylko zostawia obok siebie na podłożu. Zrobiła? Tak. Coś się w niej zmieniło? No tak się ci, może nie cicho, pusto się zrobiło w głowie. Okej. On nie tylko służył do tej muzyki, ale tak jak mówiłeś, a jakby pobudzał do innych rzeczy i tworzały się pewne schematy. Okej. Poprosił Justynę, żeby sprawdziła, czy jest coś, jakiś element w kręgosłupie. No, w samym może nie, ale blisko kręgosłupa są umieszczone takie, nie wiem, jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, elektrody. Sześć jest wzdłuż kręgosłupa. Jest jeden, później drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. Justyna fizyczność powiedziała, że ma, odkąd pamięta, problemy z żołądkiem, problemy z jelitami. Niech sprawdzi, czy tam coś jest, co To do jest niej nie kwestia dąży. właśnie tego ściśnięcia, tego ściskania. Tutaj jakby tutaj to się zaczyna i naciska jakby tutaj na mostek i później jakby rozlewa się taka forma bólu czy ściśnięcia właśnie w żołądku, czy w jamie brzusznej w ogóle. Niech jeszcze sprawdzi, czy jest coś, co powoduje u niej zespół niespokojnych nóg. Ta zapalająca się i gasnąca energia, jakby taka niestabilność, to może się właśnie przejawiać w jej życiu w taki sposób, że ta energia właśnie jest, nie ma, jest, nie ma. I wtedy taka reakcja może jakby się do tego doczepić. Poprosił Justynę, żeby teraz sprawdziła jeszcze pozostałe elementy. Już wie, już je wyczuwa. A już wie, gdzie są. Część z nich jeszcze sprawdzi, czy jest w pozostałych części ciała, jeszcze ma jakieś obce elementy. Tak, ma. Ma w tych miejscach właśnie, gdzieś tutaj Właśnie. na szyi. Właśnie tutaj to, co na brzuch działało. W okolicach bioder ma, pod kolanami. Chce je usunąć? Tak. Niech to zrobi, bo przecież wie, jak to zrobić. I położy obok rezonatora. One są już wyłączone, jak żelastwo za przeproszeniem leżą. I powiedz mi, czy coś się zmieniło w Justynie? Tak. Jak się teraz czuję? Lżej, ale tak zaczęło drżeć jej ciało. Jakby chciała coś uwolnić, ja nie wiem. W nogach na przykład to czuć takie te formy, tak jakby tam lęk się uwalniał. Poprosił Justynę, żeby zebrała cały lęk w sobie. Calusieńki lęk. I powiedziała mi, czy to jest w 100% jej energia. Nie, nie tylko, ale dużo jest jej. Chce usunąć lęk? Tak. Wie jak to zrobić? Niech to zrobi. I powiedz mi, czy przestała drżeć? Jeszcze nie, ale się to uspokaja, jakby ten reszta innych emocji też się tam uwalnia. Dobrze, niech w takim razie uwolni niepokój, stres,
napięcie. Niech to wszystko powolutku lokalizuje i uwalnia. Niepewność. Panika. I niech sprawdzi, co jest, było przyczyną stanów depresyjnych. Czy była przyczyna ezoteryczna? Tak, takie nawarstwienie emocji, ukrywanie w sobie tego, takie chęć ukrycia tego nawet przed sobą samą, no bo tutaj więcej czynników było, takich, które z innych wcieleń, innych doświadczeń w niej były. Taki niepewność czy stres związany z tym właśnie, czy doprowadzi to do końca, czy znajdzie punkty zwrotne w życiu, czy właściwie wtedy je odczyta. I taka właśnie obniżenie w niej tej energetyki i utrzymywanie, zapalanie, wygaszanie jej energii też nacechowane było często właśnie takimi emocjami, które właśnie taką depresję mogły wywoływać. Tak, to były bardzo silne momentami. To były takie chwile, kiedy Justyna nie miała ochoty na nic. Najchętniej zakopałaby się pod kołdrą i została tam cały dzień. Bardzo, bardzo silnie to przeżywała. To było bardzo mocne. Wszystko w zasadzie niechęć do wszystkiego. I całkowite takie zapadanie się w siebie. Dobrze. Zapytaj, Justyna, czy jest gotowa teraz wezwać tego ktośa lub ktośów, który założył jej te implanty? Tak. Niech go przywoła. Właściciela tych implantów już. Powiedz mi, kto się zjawił? Zjawił się ten mężczyzna, który tam tą suknię zawsze jej wręczy. Okej. Okay. Powiedz mi, jaka jest reakcja Justyny? Ona jakby ma do niego jakiś taki szacunek, albo może respekt. No i on się teraz też przejawił takim właściwie wycofaniem. Poproś Justynę, żeby zażądała, by przybrał swoją oryginalną formę. Sprawdzili, kim naprawdę jest już. Kto to jest? Gad. Gad. Okej. Okay. Zapytaj Justynę, czy w tym gadzie rozpoznaje poprzez energię, jego energetykę, rozpoznaje kogoś, kogo wcześniej nazwała opiekunem i przyjacielem. No tak, bo ona tak w pewnym sensie go traktowała, choć pewnym właśnie respektem, ale no było w niej zaufanie do niego. Dobrze. I teraz poprosił Justynę, żeby sprawdziła, dlaczego kiedy 1,5 miesiąca temu go odprawiła, bo wtedy zdecydowała, że nie chce już mieć takiego opiekuna, pracowała nad tym, to przez ten 1,5 miesiąca wszystko się układało tak, jak Justyna chciała. Wszystko się pięknie rozwijało i było po jej myśli. Bo jej na to w pewnym sensie pozwolił, trzymał się, a poza tym stan, w którym była Justyna, też nie do końca umożliwił mu zbliżenie się do niej, ale on wiedział, że pewne okoliczności sprawią, że ten stan wygaśnie w niej i znowu będzie mógł kontrolować. On wygasł przedwczoraj, bo właśnie wczoraj Justyna powiedziała, że był sądny dzień, wszystko się działo nie tak. Nie, wygaśnie, jeszcze nie wygasł. Ten proces jest dużo dłuższy, jeszcze jakby
w tym roku, może do końca roku, dużo sytuacji Justyna przeżyłaby takich, które też jakby no, jej stan podniosłyby. Okej. Ale koniec końców ten stan minie. I on jest pewny tego, że minie. Bo zawsze mija, natura ludzka jest też taka, że wystarczy delikatnie koncentrować na trudniejszych rzeczach, takich, które dany człowiek nie lubi. I ta koncentracja sprawi, że on wtedy dostroi się do znowu do pewnego stanu, w którym on już będzie mógł tą kontrolę utrzymywać taką bardziej precyzyjną. Poproś się Justyn, żeby sprawdziła, czy gad ma jeszcze kogoś nad sobą Tak, hierarchicznie. ma. Co to jest? Demon, taki demon, Bóg, w zależności od tego, kto jak zostanie przekonany do tego, kim on jest. Okej. Chcę go wezwać? Tak. Niech go przywoła. Już. Powiedz mi, czy jest jakiś lęk w niej przed nim? W nim? W niej. W niej, tak, jest trochę. Tak, lęku z niepewnością. Takie. Poproszę, żeby zblokowała i tego gada zwykłego i demona Boga. Tutaj się tak pojawił w niej taki demon, taki trochę król, taki władca. Poproś Justynę, żeby teraz zaświeciła swoją energię, pokazała, gdzie jest jej energia, która jest jej energią, ale poza nią. W perle tego króla, demona, najwięcej. O, najwięcej. Tam jest taka kula osadzona na takich trzech takich uchwytach. On tak jak, wygląda jak kula plazmy. On może do tej goperu, do tej kuli przykładać palec na pewnej odległości i jakby się mógł naładować tą takim impulsem. Niech Justyna sprawdzi właśnie, jakie emocje, jakie wibracje są w tej kuli, te, które są jej. No, różne to są. Takie w zasadzie to taka kula, to tak jakby emocje, tak jak skała się rozgrzewa, później ona lawa jest z tego i ona jest taka gorąca, to tutaj emocje są rozpuszczone i nadane są takie wartości, że one się tam wszystkie rozpuściły, w pewnym sensie się rozpuściły, czy zmieszały, tworząc jedną całość. A to można tworzyć takich emocji w stylu właśnie jakieś głębokie lęki, właśnie smutki, niepewności, złości, gniew. Zamartwianie się. Dobrze. Poproszę Justynę, żeby sprawdziła, czy jest tam, są tam też energie, emocje innych istot, ale istot, które są jej bliskie. Tak, są. Jest tam dużo. To jest tak jakby w takiej niewielkiej kuli zgromadzić gigantyczną ilość różnych ludzkich emocji. I właśnie one się zapadły, pomieszały, tworząc właśnie no to ten twór energetyczny. I teraz pytanie, ważne pytanie dla Justyny. Czy ona chce, żeby w tym berle przechowywane były właśnie jej emocje i wibracje? Nie. Tu jeszcze się pokazało, że dzięki to nie tylko się może doładowywać, ale może rozpoczynać różne procesy kreacji. Może tą energię skierować gdzieś na jakąś przestrzeń i ją wypełnić jakimś stworzeniem. Bo ma tą energię zgromadzoną, którą uwalniając może tworzyć wtedy. Dobrze. Justyna wie, co zrobić? Jak wykasować teraz energię, która jest jej, ale poza nią? Tak.
Niech to zrobi. Niech to zrobi. I powiedz mi, jak się teraz Justyna czuje? Na pewno lżej i nie jest już taka pustka w głowie, tylko tak jakby poczucie czy zrozumienie całej tej sytuacji i poczucie tego, że wie, co zrobić i że chce to zrobić. Dobrze, bardzo dobrze. Justyna też była zainteresowana, czy interesowało ją, czy miała karmiczne życia ze swoim obecnym partnerem. Niech no to tak, teraz sprawdzi. Miała. Dobrze. Czy chce przywołać wszystkie istoty, z którymi inkarnowała? Tak. Z którymi była połączona. Niech przywoła. I powiedz mi, ile tych istot się zjawiło? 17. I niech teraz sprawdzi, czy ich energie też są w tym berle. Tak. Czy wśród tych, którzy się zjawili, są najbliżsi i w stynie? Tak, wszyscy oni są najbliżsi. Najbliżsi. W różnych życiach jakby tworzyli właśnie takie głównie rodzinne czy bliskie zależności. Justyna teraz może odkodować tą umowę pierwszą, na którą się zgodziła. Może ją odnaleźć ślady w sobie, odtworzyć, powiedzieć nam, kiedy to się wydarzyło, lub po prostu, jeśli nie chce wracać do tamtych wydarzeń, po prostu sprawdzić u siebie te ślady. Chce nam pokazać? Tak. Nam te wydarzenia, to idziemy. Gdzie jesteśmy? Na planie ziemskim czy nieziemskim? Nieziemskim. Kim tam jest Justyna? Jest kobietą. Przejdźmy do jakiegoś ważnego momentu w tamtym życiu. No i taki najbardziej pojawia się, dużo tam było ważnych momentów, wydaje się, ale jeden taki jest, kiedy ona jest już wdową, gdzieś może 2 lata jest wdową. Ma 2 dzieci i chce znowu ułożyć sobie życie. I zamierza wyjść za mąż kolejny raz. I w momencie, kiedy to ogłasza, chociaż już wcześniej właściwie zaczyna mieć problemy. Przez to, że się zaczyna spotykać z tym mężczyzną. Ale w momencie, kiedy ogłasza, że wychodzi za mąż, no to wtedy się zaczyna piekło, bo cała rodzina, szczególnie rodzina jej zmarłego męża, zaczyna ją atakować, szantażować, że to nie może tak być, że jakby zdradzała męża, tego, który umarł, że jak to tak, ona powinna być mu wierna do końca. Obojętnie, czy ona odszedł, czy nie, ale przecież jemu ślubowała. I zaczyna się taka walka z wiatrakami w sumie. Ona chce mimo wszystko iść za tym, co ona czuje. Zwłaszcza, że czuje, że ten mężczyzna z tym mężczyzną może jakby dokończyć swoje życie, skoro z tamtym mężem zmarłym nie mogła już, a z tamtym zmarłym mężem właśnie te piosenki śpiewali. Ten z tym nowym już nie, ale postanowiła zrobić mimo wszystko. Ten jej przyszły mąż był zdeterminowany też, bo czuł do niej ogromne uczucie. Też się nie zrażał tym,
Jedynie co to mieli w jakieś delikatne wsparcie w mamie tamtego przyszłego męża, ale jego rodzina generalnie też była przeciwna. Generalnie oni byli sami przeciwko całemu światu tam. Doszło do takiej sytuacji, że oni zaprosili, normalnie zachowali się właśnie z klasą, że zaprosili mimo wszystko tych ludzi, którzy myślę, że czyli na takie przyjęcie, ale to był chyba błąd, bo suknia, która była przygotowana na ten ślub, została zniszczona. Najprawdopodobniej teściowa ze swoją córką zniszczyły jej, żeby po prostu zablokować tą ceremonię, no ale wtedy, ale to nie zatrzymało ich i czy jej właściwie, ona gdzieś taką jakąś na prędko pożyczoną od kogoś sukienkę, taką bardzo prostą, taką, która zupełnie nie pasowała do tego, do takiej uroczystości, ale po prostu była tak zdeterminowana, chciała już wtedy chyba na przekór wszystkim zrobić, czy udowodnić, że to się wydarzy. Poszła do ołtarza, wzięli ślub, ale mimo wszystko to małżeństwo nie przetrwało. Ten nowy mąż, on nie wytrzymał presji. Po prostu ten brak akceptacji, taka samotność ich i to, że on zaczął widzieć, że traci wszystko, mimo że zyskał tą miłość, to tracił wszystko inne. Wydziedziczyli go. Zresztą Justyna też miała problem z majątkiem, że tak powiem, bo to, co dziedziczyło po mężu, to tam jakieś roszczenia były, że to się jej nie należy, że to nie do końca było przepisane, tam jakieś szlachrajstwa były w dokumentach, że to jednak on mógł tam mieszkać, ale to nie było jeszcze przepisane na niego, więc ona nie jest tego właścicielką, więc została wyeksmitowana właśnie w domu po mężu. Ten jej przyszły, późniejszy mąż też właśnie został odcięty od swojego majątku i oni tak, i on nie wiedział, co zrobić. W ogóle to była taka forma też skandalu. Ludzie mówili o tym, on miał problemy w pracy, też jakby i tracił i znajomych, i wszystko, i rodzinę, i wszystko, i on załamał się. I można by było powiedzieć, że wyszedł do sklepu i nie wrócił. I to spowodowało z kolei bardzo silne załamanie w niej już, bo ona faktycznie została sama. Sama, samiutka, z niczym, tylko z tymi dziećmi, które też jakoś nie bardzo, no buntowane przez ten jej rodzinę, dziadków i tak dalej, kuzynostwo, też jakoś patrzyli na tą matkę tak dziwnie i też nie chcieli z nią za bardzo tych więzi budować. No i ona jakoś tak zaczęła podupadać na zdrowiu. Pojawiła się też taka głęboka depresja, myśli samobójcze nawet, takie dosyć poważne, ale nie zdecydowała się na pozbawienie się życia, bo się tego bała jakoś. Ale choroba dokończyła jakby to życie. Zatrzymajmy się tutaj. I chciałabym, żebyśmy wrócili jeszcze. I powiedz mi, kiedy poznajemy Justynę, kiedy jest wdową, czy jest wolną istotą? Tak. Powiedz mi jeszcze, kiedy spotyka tego drugiego, czy on jest wolną istotą? Tak. Dopiero później, jak właśnie zaczyna się taka walka z nimi właściwie, to wtedy coraz mniej siły, coraz więcej różnych emocji się pojawia. Później już takiego chęci udowodnienia, to też jest jakby dyktowane tymi emocjami, które tam są, że zaślepienie tymi emocjami i decyzje takie, które później jeszcze bardziej właśnie uwikłują ich właśnie te wszystkie sytuacje. A teraz przejdźmy do tego momentu, kiedy ktoś przekazuje Justynie
tą pożyczoną prostą suknię. I zobaczmy, czy jest jakaś informacja w tej sukni. W samej sukni nie, bardziej ta zniszczona suknia wywołuje tamta w niej zniszczona. potężne emocje, wściekłość taką i taką chęć zrobienia tego mimo wszystko. To jest bardzo emocjonalne. I w ogóle też wpływa później na całą ceremonię. To jest takie, nie jest to chwila romantyczna. Choć może się tak wydawać, że oni stoją i tak dalej. Ta suknia, nawet ta nowa, ta nie jej, ta dodatkowa jest nawet taka ładna, choć taka bardziej grecka może. Ale to jest takie już bez uczucia, tylko jakby w chęci pokazania, co ja nie wezmę ślubu, wy chcecie zrobić wszystko, to popatrzcie, ja to zrobię mimo wszystko. Ja to I to sobie. bardziej w takich emocjach ten związek został właśnie zawarty. Zobacz, czy już w tym momencie, kiedy ta wściekłość się obudziła w Justynie, czy dostaje jakiś implant. Tak, i później to już jakby powoduje, że cała lawina innych już wydarzeń, okoliczności się zaczyna pojawiać. No dobrze. Ile jeszcze Justyna będzie inkarnowała do dzisiejszej Justyny? 72 razy. Wracamy do tu i teraz. I powiedz mi, czy coś się w Justynie zmieniło? Taka... takie odczucie refleksyjne jest w niej. Zapytaj, czy chce całkowicie usunąć więzy karmiczne, energetyczno-karmiczne, które ma, które powstały właśnie na tamtych wydarzeniach, konsekwencją tamtych wydarzeń. Chcę usunąć. Tak. Niech jeszcze sprawdzi, czy wśród tych, którzy się pojawili, pojawił się jej tata, obecny tata. Tak. Tata odszedł 16 lat temu, ale Justyna chciała się dowiedzieć, czy tata ma dziś ciało na ziemi. Ma. Ma. Poproś Justynę, żeby zwróciła się teraz do taty. Zapytała go, czy pamięta, że kiedyś był jej, w fizyczności był jej tatą. Pamięta. Niech Justyna sprawdzi, jakie ma połączenia z tatą. Czy tam są jakieś silne emocje? W tej chwili to silnych emocji nie ma. I ona sama uwolniła bardzo uwolniła dużo wszystko. emocji, więc teraz ich aż tak nie czuję. A jeszcze jest lęk przed tatą? Nie, lęku nie, bo też widzi jego jakby kolejną jakby rolę życiową i inaczej na niego patrzy. Niech mu powie, przekaże całą wiedzę, którą dzisiaj zdobyła. Jeśli będzie tata miał taką wolę w sobie i gotowość, może skorzystać z tego, co już syna dzisiaj już do tej pory zrobiła. Ale jeszcze jest sporo przed nią. Niech teraz spojrzy na partnera obecnego. Jeśli tam są połączenia, to niech je też zacznie usuwać. Ze wszystkimi tymi istotami, które się zjawiły w jakiejkolwiek konfiguracji. Niech im pokaże to berło, niech im pokaże, że tam była jej energia, ale już jej nie ma. Oni mogą zrobić to samo. Mogą się uwolnić, mogą wykasować tę energię. Jeśli są gotowi i taką decyzję je podejmą. Teraz chciałabym, żeby Justyna właśnie wszystkie połączenia, jeśli jeszcze jakieś pozostały, wykasowała.
a wraz z nimi wszystkie emocje przyklejone do tych połączeń lub te połączenia przyklejone do emocji, blokad, schematów. Niech odnajdzie też schematy, które były jej utwardzane. To wszystko. Niech zwróci się też do tamtego pierwszego męża, z którym była połączona właśnie na zasadzie tego rezonatora, tej muzyki. Pięknie śpiewali, to się zapisywało, ale potem zostało wykorzystane. Niech jemu też pokaże, jak to działa. No i główna decyzja Justyny, czy będzie przyjmowała suknię po raz kolejny? Nie. Dziś pasuje i anuluje wszystkie suknie, które kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób dostała. Dostała na to życie używanej. Może też przekazać informacje poprzedniej właścicielce sukni. Właśnie tę świadomość, uświadomienie sobie wszystkiego. No i oczywiście najważniejsze, to na czym jej też bardzo zależało. Oprócz karmicznych połączeń, Justynie zależało na tym, żeby usunąć wszystkie umowy, zgody, podłączenia do egregorów religijnych. To wszystko kasuje gdzieś całkowicie. Mówi stop i mówi nie. Od dzisiaj ja rządzę. Ja decyduję o swoim życiu. Zrobiła to wszystko? Tak. No dobrze. I jeszcze jedno. Czy jest wśród tych, którzy się zjawili, zmarła babcia? Tak. Dobrze, to niech Justyna jeszcze jej przekaże to, co chciała przekazać. To, co mi mówiła w fizyczności. Niech jej przekaże. Teraz jest ten czas. Porozumiewają się telepatycznie, w błyskawicznym tempie. Niech sprawdzi, czy jeszcze ma jakiekolwiek połączenie. Jeśli ich nie ma, to każdy wychodzi z jej przestrzeni, idzie do swojej przestrzeni. Na 1, 2 i 3. Weszli, Darku? Tak. Dobrze. Zapytaj Justyna, czy jeszcze są ślady demona i ślad gada? Nie. Co z nimi zrobiła? Nic nie zrobiła, bardziej przestrzeń się przebudowała. Jest na takiej białej płaszczyźnie wypełnionej taką przyjemną taką przejrzystą energią. Dobrze. Zapytaj Justynę, czy była przyczyna ezoteryczna jej przejadania się i odwiecznych problemów z nadwagą? Głównie te emocje i później jakby rozregulowanie tego układu hormonalnego, który właściwie też powodował tą chęć, ale głównie właśnie wynikało to z tych właśnie depresji, tych emocji, które w niej były i rozchwiewały właściwie jej organizm. Poproś ją, żeby teraz zregenerowała sobie cały układ hormonalny i układ immunologiczny, żeby zregenerowała sobie żołądek, wewnętrzne organy i jelita, które też jej przeszkadzały. Na poziomie energetycznym, ale ciało czuje, komórki fizyczne czują od razu inną wibrację.
Robiła to? Tak. Poproś Justyna, żeby wypełniła się swoją własną miłością do siebie. Bezwarunkowo. Tam, gdzie jest wszystko. I obfitość, i poczucie własnej wartości, i poczucie własnej sprawczości, bo powiedziała mi, że tego jej brakowało. Zapytaj Justynę, czy przypomniała sobie swoją duszę. Bo takie Tak. było pytanie w fizyczności. Czy ma wgląd do wszystkich swoich wcieleń? Jakby chciała, to tak. Czy ma pełną świadomość? Tak. I kolejne pytanie z tej grupy. Czy w tej pełnej świadomości będzie mogła wybierać kolejne inkarnacje, takie, jakie będzie chciała? Tak, na tym to w sumie polega też, że mając świadomość, podejmuje się świadome wybory. I jeszcze, czy będzie właśnie mogła decydować o tym, czy inkarnuje, czy nie inkarnuje, bo powiedziała mi, że nie chciałaby się po śmierci zagubić. No, Jest już. Jakby powinna utrzymać, czy być pewna tego, że to ona decyduje, nie mieć wątpliwości. Dokładnie. Bo też było też takie kolejne pytanie, czy w momencie, kiedy będzie się martwiła, czy ma te implanty, czy nie, czy coś wróciło, czy nie, to zadała takie pytanie, czy wtedy te właśnie pewne rzeczy mogą powrócić. Mogą powrócić albo stworzyć się nowe warunki na podstawie wątpliwości. Dokładnie. Dobrze. Już teraz wie. Bez wątpliwości. Jeśli są jakiekolwiek jeszcze wątpliwości czy obawy ukryte w schematach i programach, niech Justyna to sprawdzi. Jeśli coś takiego jeszcze wyczuwa, to jest teraz taki moment, żeby to zmienić, przeprogramować, całkowicie unicestwić, zneutralizować jak chce. To jest ten czas. Dzisiaj tworzy tak jakby nową siebie od nowa. Bez tych obciążeń, które były. Tak naprawdę zmienia też całą swoją linię czasową. To Justyna o tym decyduje. To są jej wybory, jej decyzje. Zapytaj, Darku, czy jest jeszcze coś, co Justyna chciałaby zmienić albo zrobić, przerobić przy nas. Nie. Czy osiągnęła to lub zmieniła to, co chciała zmienić? Tak. Dobrze. No i poproś jeszcze Justynę subtelną, żeby zbliżyła się do swojej cielesności. I powiedziała mi, czy jest coś, co ją niepokoi. Nie. Powiedz mi teraz, w jakim procencie zasila swoje ciało fizyczne. Pewnie. W pełni. Świetnie. Czy chciałaby sobie, swojej fizyczności coś powiedzieć, przekazać? Że jest gotowa w pełni przebyć swoją drogę. Dobrze. Darku, gotowy ty jesteś do powrotu? Tak. To podziękuj Justynie za piękną pracę i za zaufanie. I rozłączając się całkowicie z Justyną, wychodzisz z jej przestrzeni już. I całkowicie rozłączasz się i odłączasz się od wszystkiego i od wszystkich, cokolwiek było w tej sesji. Ciebie to nie dotyczy w żaden sposób. Wracasz do siebie, powoli sprawdzając, czy wszystko jest ok.
Wracasz do swoich parametrów, tu podnieś sobie częstotliwości, zharmonizuj energię. Ale też już czas na powrót do fizyczności, do tu i teraz, więc wypełniasz swoje ciało fizyczne, biologiczne sobą. Wypełniasz całkowicie. Tu się osadzasz. Za moment powiem trzy, a ty już całkowicie powrócisz do swojego ciała fizycznego, wrócisz do tu i teraz i będziesz mógł otworzyć oczy. Witaj, Darku. Justynko, widzę, że ci dobrze, ale włącz mikrofon. Cześć, jestem z powrotem. Jak się czujesz, powiedz? Spokojniej dużo. Dużo spokojniej, przeorało mnie różnymi emocjami. Najfajniejsze było to, jak Darek opowiadał na początku o mojej istocie. Myślę, tak, to wszystko w punkt. Dokładnie się tak czuję i czułam te ręki i to wezdrygę. Albo z tym rezonatorem. Ja czułam, jak w głowie mi drży. Jak mam takie... I jak zjął, to się troszkę uspokoiło, ale całkiem nie zniknęło. Ale jeszcze teraz bardziej się uspokajało. No to jest proces. Pamiętaj o tym, że to jest proces. Uwalnianie. I mam takie jedno zmartwienie. Wiesz, jak ja sama nie umiałam wygonić i zerwać umowy z tym Arakiszem, tylko on się po prostu tam skryła, ta umowa dalej była. To wiesz, to mi zostawia taki punkcik niepokoju. No właśnie, wątpliwości. Żebym obserwowała, bo może się tak zdarzyć, że on się, ja będę myślała, że jestem wolna, a on się jednak skrywa. Posłuchaj, wątpliwości. Został mi taki punkt niepokoju. Wątpliwości i obawy to jest właśnie to, co kreujesz od początku i to, co możesz zmienić w tą gorszą, negatywną stronę. Wiem. Zostaw to na razie. Zostaw, pozwól procesowi, żeby się zadział. Dobra. Dobrze, bo to wszystko jest bardzo świeże, nowe. Ty i tak sporo rzeczy sama zrobiłaś. No myślę, że pouwalniałam te negatywne emocje. Tak, i umiesz to robisz, umiesz to robić dokładnie, więc zostaw to. Tutaj być może potrzebne ci było czasami tylko wskazówki, a i tak sama wiedziałaś, co masz robić. A myślisz, że sam człowiek jest w stanie się uwolnić od tych przyczepów? Tak, jakbym nie wzięła udziału w tej sesji? Myślę, że to są mocne być połączenia. Może cała to... rodzina w tym mocno tkwi. No właśnie o to chodzi. To jest cały system połączeń. Więc to jest trudne, ale niewykonalne. Jeszcze mnie zmartwiły te, wiesz. No, ale. Na koniec roku już mi się zdarzy coś, co mnie wyrzuci z tego stanu, bo ja ostatnio faktycznie mam mega szczęśliwe życie. No nie da się do niczego. Zostaw w tym mega szczęśliwym życiu. I to, co Darek ci też mówił, tak? Te wątpliwości, ten punkcik i taki mały punkcik. Usuwasz go całkowicie. Przestaje istnieć w twojej analitycznej głowie. O, to też Darek mówił, że czasami się martwię, że chcę wiedzieć za dużo, a to może być szkodliwe. I od razu się mój umysł odzywa. No tak, ale chcę wiedzieć, dlaczego mam nie wiedzieć. No dlaczego właśnie. Moja niewiedza będzie lepsza? Jakiś przykład chociaż. Dobrze. Justynko, wyłączę za moment nagrywanie, więc pytanie do ciebie, czy ty chcesz się podzielić sesją? Jasno, oczywiście, że tak. Z wizerunkiem czy bez? Wizerunkiem. Dziękuję ci bardzo za zaufanie, za pracę, którą wykonałaś. Dziękuję ja bardzo. Ja wam dziękuję. Ja przeogromnie wam dziękuję. Nie wiem, czy to się da w ogóle podziękować. To było takie niesamowite. No niesamowite, ale ja to wszystko mną przytelepało. Ta cała niesamowitość, że w końcu mogę rozmawiać z duszą. Znaczy, chociaż się ją posłuchać i wiedzieć, jak ona jest. Ale poczekaj, bo mi mówiłaś, że doskonale były takie momenty, kiedy intuicyjnie wiedziałaś, co masz robić, nawet w drobnych rzeczach. Te półtora miesiąca wcześniej. Ale dobrze. Masz intuicję, zawsze ją miałaś. Tak, i ją masz, tylko posłuchaj jej czasami. Albo nawet częściej. Dobrze. Darku, jak ty się czujesz, powiedz. Dobrze. Dziękuję ci za piękną pracę. Dziękuję bardzo. Wyłączam nagrywanie i zostań jeszcze, Justynko, z nami. Na razie. Dobra.